może zakończyć się nakazem zamknięcia szpitala i innymi konsekwencjami z tym związanymi. I w zakończeniu, Wysoka Rado, między innymi audytorzy proponują, priorytetem i niezmiennym działaniem STZ-u w Olsztynie powinno być zmierzanie do pozyskiwania pacjentów oraz ich przywiązanie się do szpitala poprzez zdobycie zaufania, zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług i usatysfakcjonowanie pacjenta. I dalej na ten temat audytorzy zwracają uwagę, jak ważne jest zdobycie zaufania pacjenta. Zdobywa się go poprzez prawidłową komunikację personelu medycznego z pacjentem w celu jego pełnego usatysfakcjonowania. Dlatego należałoby w Olsztynie ustalić oraz prowadzić procedurę, to jest pewien kanon postępowania wobec pacjenta. Procedura mniejsza określałaby zakres przekazywanej informacji odnośnie tego, kto jest lekarzem prowadzącym, co pacjentowi dolega, na czym będzie polegało postępowanie, czyli leczenie. Pełen zakres informacji, który powinien w świetle obowiązujących przepisów być przekazany pacjentowi. I ostatnie zdania audytu. Czytamy. Na rynku większość szpitali to SPZ-y, gdzie mamy przykłady zarówno bardzo dobrych wyników, jak i bardzo złych. Forma prawna działalności może jedynie mniej lub bardziej pomagać lub przeszkadzać. Co zatem zdecyduje o sukcesie lub niepowodzeniu zarówno w sferze medycznej, jak i finansowej szpitala w Olsztynie? Odpowiedź jest tylko jedna. Skuteczne zarządzanie. W obecnej sytuacji SPZ-u należy podjąć prawie jednocześnie działania na kilku płaszczyznach. Najcenniejszą rzeczą, którą może stracić w tej sytuacji powiat i SPZ-u, jest czas. Przypominam, że do końca 2012 roku musi być modernizacja, na którą trzeba 22 miliony złotych. Bez tej modernizacji po 2012 roku szpital zostanie zamknięty, bo nie będą podpisane kontrakty z NFZ-em. Wysoka Rado, z tego co czytałem, wynika, że ze względów na warunki finansowe, ekonomiczno-finansowe szpitalowi grozi upadłość, a ze względu na stan nieruchomości, aparatury medycznej, warunki higieniczno-sanitarne, epidemiologiczne i przeciwpożarowe, szpital kwalifikuje się do natychmiastowego zamknięcia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest dotychczasowa niegospodarność dyrekcji szpitala oraz brak należytego nadzoru i kontroli ze strony zarządu powiatu. Z analizy danych wynika również, że przez 11 lat funkcjonowania SPZ-u brakuje tutaj 15 milionów złotych, które powinny być wydatkowane systematycznie każdego roku, żeby na bieżąco utrzymać kondycję, jeśli chodzi o sprawy remontowe i stan aparatury medycznej i sprzętu. W minionych latach była okazja też pozyskać duże pieniądze z zewnątrz. Z tego też zarząd powiatu nie skorzystał. Rozmawiałem dwa dni temu z radnymi powiatowymi, którzy wskazywali, zmienia nazwiska innych radnych powiatów, którzy dążą do prywatyzacji szpitala. To były konkretne argumenty. Wysoka Rado, stoimy wobec sytuacji kryzysowej. Nieudolność samorządu powiatowego doprowadziła do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej gminy. Artykuł 7 ustęp 1 punkt 5 ustawy o samorządzie gminnym zadania z zakresu ochrony zdrowia zalicza do szczególnych zadań własnej gminy. Więc nie możemy się tu tłumaczyć, że to w tej chwili to powiat, a my nie musimy. Póki to się kręci, przynajmniej mieliśmy takie wrażenie, tośmy sobie odpuszczali, ale teraz już nie ma żartów. Jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego, jest bezpośrednie zagrożenie likwidacji Wolsztyńskiego Szpitala, jedynego szpitala w naszym powiecie. W tej sytuacji, panie przewodniczący, proponuję, żeby na bazie naszej Komisji Zdrowia
utworzyć coś w rodzaju sztabu kryzysowego, który by wypracował rozwiązania zapewniające to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej gminy. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, jak jest w innych szpitalach, ale od roku słyszę to, co słyszę. Czyli ja w tej chwili się zrobiłem prawie, że już chory. Ciśnienie mi skoczyło. Nie daj Boże, żebym za chwilę nie zachorował. W szpitalu wiadomo, jak jest, nie jest najlepiej. Ale nie jest też tak, jak pan Janik mówi. Dwa tygodnie temu byłem na oddziale chirurgicznym. Co się okazuje? Okazuje się, że kobiety z chirurgii leżą na oddziale ginekologii, dlatego że nie ma nawet miejsc na oddziale chirurgicznym dla wszystkich pacjentów, bo tylu ich jest, więc zainteresowałem się, skąd ci ludzie się tu wzięli. Schowam, rodzic, nowy dom. Domniemam, że tam są chyba jeszcze gorsze szpitale niż w Olsztynie, skoro stamtąd przyjeżdża tu, z lepszego do gorszego nie przyjedzie nikt. To jest ten temat. Czyli chyba aż tak źle nie jest. To, że nie jest dobrze, rozumiem. No, był poprzedni dyrektor, robił to, co robił, czyli nic. Teraz się to trochę zmieniło. Ten stan tej placówki bym określił do, mówiąc językiem medycyny, do pacjenta bardzo chorego, który nie przyszedł do pracy z tego względu, że jest chory. Bardzo chory. Jak się go zapytasz, co mu jest, mocno boli mnie ząb, a mam ich 32. Oprócz tego jeszcze mam resztę ciała, nie? Czyli pacjent jest bardzo chory, ale nie umrze. Także wydaje mi się, że ta dyskusja nad tym szpitalem na razie mogłaby się zakończyć, bo nie widzę tego, co tu jest czytane. Ten audytor nie napisał, kiedy ten szpital padł. On napisał, że wszystko jest do zamknięcia, tylko nie napisał, kiedy. Za rok, dwa, dziesięć, pięć, może jutro, może pojutrze, nie wiem. W każdym razie szkoda polemizować o tym temacie. Dlatego nie będziemy polemizować. Tylko ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że to przeczytana opinia nie była opinia pana Janika, tylko audytorów. Ja z tym audytem się zapoznałem. Nie wiem, czy kolega się zapoznał w całości, ja się zapoznałem w całości. I ja powiem szczerze, że też jestem zaskoczony, że jest tak, jak jest. Myślałem, że jest w lepszym stanie. Może jedną rzecz tylko powiem. Rada Miejska Olsztyna wielokrotnie tym tematem się zajmowała. Składaliśmy propozycje, oświadczenia, apele. I muszę powiedzieć tak, że ostatnie wystąpienie do Rady Powiatu w zakresie konieczności wykonania docelowej wizji Szpitala Wolszyńskiego, która powinna być uwzględniona, pewne elementy. Te elementy hasłowo żeśmy wypisali. To była praca wielu radnych, za którą dziękuję. I muszę przyznać, że te wszystkie rzeczy, które w tym audycie zostały wypunktowane, znalazły się w naszym tym oświadczeniu. W naszej propozycji współpracy, którą byśmy przedłożyli w ramach prowadzonych prac na docelową koncepcję. Z tego co wiem, one na pewno nie zostały uwzględnione, bo nie słyszałem ani od przewodniczącego Rady, aby prace w zakresie tej docelowej koncepcji się toczyły. I proszę, nie mogę się z jedną rzeczą zgodzić, bo najważniejszą rzeczą w każdej działalności gospodarczej jest plan. Tak jak my mamy plan wodociągowania, tak powinien być plan wykorzystania. Nie będziemy tego powtarzać, bo to naprawdę szkoda czasu. Wniosek pana Janika był konkretny. Jest robiony audyt. My w pewnym stopniu odpowiadamy za to, co się dzieje, bo też nikt nam nie wybaczy, że uchylamy się odpowiedzi. Jest, po to mamy powołaną Komisję Zdrowia, aby po prostu z wynikami tej kontroli się zapoznać. Ja mogę tylko powiedzieć, że przewodniczący Rady Powiatu poinformował mnie, bo od niego właśnie od niego otrzymałem ten audyt w formie elektronicznej, że najprawdopodobniej 10 czerwca odbędzie się sesja, która tym tematem się zajmie. Na pewno nasi przedstawiciele będą, myślę, że nasz przewodniczący Komisji Zdrowia również będzie i zobaczymy, co Rada Powiatu w tym względzie postanowi. Natomiast my ze swojej strony powinniśmy być zapoznani z wynikami tego audytu. Tu spotkałem się z lekceważeniem ze strony radnego wstępienia wyników audytu. Ten dokument 227 stron, opracowanie to kosztowało z tego co mi wiadomo, 40
zauważyły, jaki zakres pracy wykonano, żeby uzyskać te wyniki, odpowiedź na te pytania, które żeśmy my również stawiali w tej naszej opinii. Dziękuję. Dziękuję bardzo.